Całkiem sporo dzieje się na transferowym rynku, któremu poświęcamy kolejny odcinek, tym razem w sporej części skupiając się na tematach ekstraklasowych, przeplatając przy tym również zmiany barw klubowych przez młodych polskich zawodników, wśród których znajduje się napastnik zamieniający niemiecką Bundesligę na holenderską Eredivisie. Zaczynamy właśnie od tematu, którego bohaterem jest Bartosz Białek. Niezwykle utalentowany polski napastnik już od ponad 2 lat jest zawodnikiem Wolfsburga, natomiast minut na jego koncie w barwach ekipy Wilków uzbierało się zaledwie 470, na co wpływ miała oczywiście dość poważna kontuzja, a także rywalizacja na pozycji snajpera, gdzie Wolfsburg posiada graczy takie jak Lukas Nmecha, Jonas Wind czy chociażby Max Kruse. Początek nowego sezonu Bundesligi wyraźnie pokazał, że nowy trener Wilków, a więc Niko Kovac, nie ma zamiaru dawać zbyt wielu szans polskiemu napastnikowi, co wpłynęło na poszukiwanie wypożyczenia dla Bartosza Białka. 20-letni napastnik spędzi pełny sezon na boiskach Ligi Holenderskiej, gdyż jego nowym klubem zostało Vitesse Arnhem, a więc ekipa, której graczem ledwie kilka dni temu został Kacper Kozłowski. Jak wiemy, Liga Holenderska sprzyja podreperowaniu skuteczności dla snajperów, zatem może być to świetny krok dla 20-latka mogącego właśnie przez Vitesse solidnie napędzić swoją karierę. Czas na kolejny temat, którego bohaterem jest Krzysztof Kubica. Młody zawodnik Górnika Zabrze miał świetne wejście do polskiej ekstraklasy, gdzie bardzo szybko stał się kluczową postacią w środku pola ekipy ze Śląska. Szczególnie ostatni ekstraklasowy sezon wyeksponował walory tego gracza, który wykorzystując swoje warunki fizyczne uzbierał na swoim koncie aż 9 bramek, często bardzo istotnych w kwestii zdobywania ligowych punktów przez ekipę Górnika. Na ten moment licznik występów Krzysztofa Kubicy w Górniku zatrzymuje się jednak na liczbie 61, gdyż wczoraj 22-latek został oficjalnie ogłoszony jako nowy zawodnik Benevento. Według medialnych informacji, jakie podawał portal Sportowe Fakty, Górnik ma zarobić na tej transakcji nawet około 1 200 000 euro, na co wpływ miała oczywiście krótka, bo tylko roczna umowa zawodnika w Zabrzu. Krzysztof Kubica trafia do klubu, którego aspiracje sięgają bardzo wysoko, a więc powrotu na boiska Serie A. Kolejnym plusem takiego wyboru klubu dla młodego gracza jest okazja szlifowania swoich umiejętności na boiskach Serie B u boku Kamila Glika, a więc podpory polskiej kadry. Górnik w obecnym oknie traci ważnych zawodników jak Kubica oraz Nowak, natomiast zobaczymy, jak będą wyglądały ruchy transferowe do ekipy z Zabrza. Nowym graczem drużyny zajmującej obecnie 12 miejsce w ekstraklasowej tabeli został w poniedziałek Amadej Marosza, a więc napastnik rodem ze Słowenii, który do ekstraklasy przenosi się z ligi cypryjskiej. 28-latek na Cyprze spędził ostatnie pół roku, rozgrywając 18 meczów i zapisując na koncie 6 goli. Mowa tu o graczu posiadającym doświadczenie przede wszystkim z rodzimej ligi słoweńskiej, gdzie co bardzo istotne był naprawdę uniwersalny, jeśli chodzi o obsadzenie różnych pozycji w formacji ataku. Powracając do zawodników, którzy opuszczają naszą ligę, bohaterem transferu do drugiej Bundesligi został Damian Michalski. 24-letni stoper był ostatnio bardzo pewnym punktem ekip nafciarzy, która zanotowała świetny początek ligi. Teraz przychodzi czas na kolejny krok w karierze zawodnika, który na ekstraklasowych boiskach zaliczył w sumie 77 występów. Na transferze Michalskiego według medialnych informacji Wisła Płock ma zarobić nawet 500 000 euro. Być może szansa wskoczenia do składu niemieckiej ekipy dość szybko zarysuje się przed polskim stoperem, gdyż Greuther Fürth, a więc jego nowy klub po 6 meczach w drugiej lidze, ma spory problem z traceniem goli, co skutkuje brakiem chociażby jednej wygranej na jego koncie. Na koniec krótki temat wokół Legii Warszawa, która zalicza naprawdę solidne okno i to nie tylko jeśli patrzymy na wzmocnienia tego klubu, ale także na dość sprawne ruchy, jeśli chodzi o redukcję kosztów płacowych i transferowanie zawodników, którzy nie sprawdzili się w ekipie ze stolicy. Tym razem zawodnikiem, który opuścił Legię, jest Lirim Castrati. 23-latek, w którego Legia zainwestowała naprawdę spore pieniądze, lekko mówiąc nie sprawdził się w stołecznej ekipie. Teraz skrzydłowy przenosi się do węgierskiego Fehervaru, a co bardzo ciekawe, Legia miała zapewnić sobie procent od ewentualnej kolejnej transakcji z udziałem gracza rodem z Kosowa.